Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, pozwoli Pan, że na tak szczegółowe pytania udzielimy Panu odpowiedzi na piśmie, wyczerpującej, tym bardziej, że materia, którą Pan dotyczył, omówił, poruszył, dotyczyła nie tylko spraw resortu, które ja reprezentuję, również moich kolegów z innych resortów. Chcę też Panu powiedzieć, że odnośnie Rumunów, Rumunii pracują w Polsce legalnie, ponieważ Polska nie stosowała żadnych okresów przejściowych i wszyscy obywatele krajów członkowskich mogli od razu po akcesji pracować również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast co do odsetka nielegalnie pracujących cudzoziemców, tutaj są dane bardzo zróżnicowane i też przedstawimy na piśmie. Ja jeszcze raz chciałam na koniec podziękować wszystkim paniom posłankom i panom posłom za pracę nad tą bardzo trudną ustawą implementującą tak ważną i potrzebną dyrektywę, a szczególnie pani poseł Mrzygłockiej, która kierowała pracami w Sejmie podkomisji do spraw rynku pracy i wiemy, w jakim trudzie ta ustawa się wykluwała. Jeszcze raz bardzo dziękuję.